byłem u dentysty wyrwać zęba, ale biznes tłuką te dentysty. Kurde, jesteś pewien, że sobie nie narobimy przypału po raz kolejny? Zapraszam na fotel. Jaki odór! Coś pan jadł, śledzie z Fukushimy. Panie, robisz klej do płytek czy plombę? Co za naród! Jak mi zostawisz suba, to ci wyrośnie ząb mądrości, a twojemu sąsiadowi ząb głupoty. Ła, kurwa, ale boli! Kurwa, nie wytrzymię, o Jezu! Nikomu nie życzyłbym takiego bólu! No może oprócz sąsiada. Tato, co ci jest? Bierz pasata i jedź do apteki po jakieś najtańsze środki przeciwbólowe, bo nie wytrzymię. Dobra, daj mi kluczyki. Albo idź pieszo, bo szkoda paliwa. No ale kilkadziesiąt minut zejdzie. Wytrzymam, ropa jest prawie po 6 zł. Kurde. No cześć tato, najtańsze tabletki przeciwbólowe są za 8 zł, no. A ile sztuk? No w opakowaniu jest 6. Po moim trupie, ja tyle pieniędzy nie wydam. Ja nie będę nabijał kieszeni tym złodziejom z apteki. Walnę se kielicha, to mi przejdzie. No to po co ja tutaj biegłem? Na zdrowie ci wyjdzie. Ach, kurde, ale boli. No dobra, ale tak konkretnie to co ci się stało? Byłem u dentysty wyrwać zęba. No to może znieczulenie nie zadziałało? No nie zadziałało. No to w takim razie dentysta coś źle zrobił. Nie zadziałało, bo nie brałem znieczulenia. Czy masz jakieś przeciwwskazania? Tak, przeciwwskazanie było takie, że znieczulenie kosztowało 20 zł. 5 minut roboty i skasował mnie na 200. Ale biznes tłuką te dentysty. 5 minut i 200, 5 minut i 200. Trzecie człowiek jakby nawet pojechał do Niemiec i w dzień rwał truskawki, a w nocy szparagi, to i tak by tyle nie zarobił co te dentysty. Ale tak jak mówię, największe pieniądze to się zarabia na ludzkiej krzywdzie i ludzkiej chorobie. Kurwa, wielka filozofia wyrwać zęba obcęgami. Zaraz, kurwa. Piotr, właśnie zostałeś asystentem stomatologa. Gadałem ze szwagrem, możemy rozkręcić kolejny biznes u niego w garażu. Zapomnij, nie biorę udziału w tych twoich szwindlach. Tak? No to posłuchaj. Będziesz zarabiał tyle, co prywaciarz, u którego robię. Tak? No to posłuchaj. Albo pieniążki będą z góry, albo nigdzie nie idę. Ale mnie wyzyskują na każdym kroku. Masz? Ale to już będzie od razu pod choinkę. To Piotr, czekamy teraz na klientów. No dobra, no ale kurde, jesteś pewien, że sobie nie narobimy przypału po raz kolejny? Piotr, jak byłem ostatnio u dentysty, to wszystkiemu się dokładnie przypatrzyłem. A że jestem bystra głowa, to już wszystko umiem. To jest żadna filozofia. Dzień dobry, można na wizytę? Dzień dobry, pewnie, że można. U mnie się nie czeka tyle co na NFZ, a robię taniej i lepiej niż u prywaciarzy. No i to mi się podoba! No to proszę bardzo, zapraszam na fotel. Otwórz pan koparę. O Jezu, jaki odór! Coś pan jadł, śledzie z Fukushimy, ale wali! Pizzę z sosem czosnkowym. To na dzień dobry będzie 100 dopłaty. Za co? Za kobyle caco, to jest praca w trudnych warunkach. Nie no, nie wytrzymię, no śmierdzi jakby kot nasrał do popielniczki, no kurwa. Co pan robisz? Otwórz pan gębę. No, teraz coraz się przyjemniej pracuje. Ale panu ktoś tu spierdzielił, no nie mogę. No i co pan sądzisz o tym zgryzie? Masz pan zęby jak gwiazdy na niebie. Takie ładne. Nie, żółte i daleko od siebie. Panie, nie masz pan jakiegoś urządzenia do odsysania śliny? Coś się znajdzie. Piotr, potrzebny odsysacz. Idealny. Matko Boska, bo zaraz mi język wyjmie! Bo ja to mam porządny sprzęt, a nie jakieś popierdółki. Otwórz pan tą gębę, bo panu oko wyciągnie. Rzeźnik nie dentysta!
Uratowałem co mogłem. Trochę spiłowałem, tamtego z tyłu trochę podgiąłem. W ogóle to tak panu krzywo te zęby rosną, że jeszcze parę miesięcy to by panu policzki poprzecinały. Razem 450 zł będzie. Tak dużo? Dużo. Za remont całej szczęki to jest prawie darmo. Dziś akurat mam dobre serce, bo normalnie to bym 1000 wziął. A i taka rada. Jak się pan śmiejesz, to nie otwieraj gęby, bo będziesz ludzi straszył. To dobrze, dobrze, dziękuję, dziękuję. No. Kurwa, coś nie ma klientów. Ludziom się zęby przestały psuć, czy co? Jak tak dalej pójdzie, to nawet tego sprzętu nie odrobię. Trzeba chyba sobie samemu załatwić klientów. Powciskamy troszkę kamyczków w jabłka, to zaraz się komuś kawałek ząbka ukruszy. Jabłka darmowe, darmowe jabłka, zapraszam. O, jakie piękne jabłka, naprawdę za darmo? Za darmo, bierz pan parę. Powiem panu szczerze, że pieniędzy mam potąd, a jabłka mi w tym roku tak obrodziły, że nie mam co z nimi robić. No cóż, się wzbogacę o te parę złotych, myślę sobie, że rozdam potrzebującym, nie? To szlachetne, to można jedno? Tak, można, tylko trzeba się mocno wgryzać, bo są bardzo twarde. Dziękuję. Naprawdę darmowe te jabłka? Tak, proszę się jednym poczęstować. Dziękuję. A co ja się będę? Ale będę miał klientów. Tato, tato, chyba z 20 osób czeka pod bramą. I bardzo dobrze, dawaj ich tu po kolei, tylko niech się nie pchają. Także myślał, jedna plomba popękana, kawałek zęba uszczerbany. Panie, no nie uwierzysz pan, w jabłku były kamienie i mi się ząb od tego ułamał. Chłopie, takie kity to możesz dzieciom wciskać. Jak się o zęby nie dba, są słabe, to i na wacie cukrowej się połamią. No ja prawdę mówię, żona do jakiegoś chłopa dostała za darmo. Panie, robisz klej do płytek czy plombę? Widać, żeś chodził pan na NFZ do dentysty. To jest najdroższy materiał. Rewolucja na rynku. Gwiazdy z Hollywoodu na tym samym mają zęby. Ludziom te implanty to na mrozie pękały. Pojechały na narty i jak otworzyły gęby, to im szczylały jak kapiszony na odpuście. A, to ja nie wiedziałem. Patrz pan, gwarancja na mrozie do minus 25 stopni. Możesz pan nawet na Syberii z gęby lodołamacz zrobić i nic się zębom nie stanie. No, dawaj, dawaj, dawaj. Może być delikatnie gorzkawe. Możesz pan zęby z przodu żółte jak chryzantemy pod cmentarzem, a tamte z tyłu czarne, jakbyś pan gębą rozdrabniał węgiel w kopalni. Nie ma rady. Trzeba zrobić polerkę. $300 się należy. Ale boli jak diabli, a! Jakbyś pan dbał o zęby, to by nie bolało. Cierp ciało, skoroś chciało. To co u innych. Zęby uszczerbane, a poza tym masz pan taką krzywą szczękę, że jak pan jesz łobiad w niedzielę, to w gębie zostają kluski, a rosół po brodzie kapie. Trzeba będzie ją naprostować. Jak? Teraz? No a kiedy? Jeszcze parę miesięcy zaniedbań i się będziesz mógł pan polizać językiem po uchu. Jest tragicznie. Nastawiamy od razu. A panie, panie, czekaj pan. Co pan robisz? To nie trzeba jakiegoś zdjęcia zrobić? Zrobisz se pan w selfie, jak pan będziesz normalnie wyglądał, a nie jak krzyżówka chomika z mrówkojadem. Ach, kurwa, no nie idzie, no kurwa. Nie ma rady. Trzeba użyć piąchopiryny. Na co to jest? Pana ostatnia szansa na normalną gębę. Tylko się pan nie ruszaj, bo się zabieg nie powiedzie. A to się uda na pewno? Panie, są dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda. Jak boli. No niestety, jak się nie dbało o ząbki, to trzeba teraz trochę pocierpieć. 400 zł się należy. No trochę drogo, ale no niech będzie, no. A paragon? Paragon, już zaraz. No bo chyba wszystko masz pan legalnie, nie? Tak, legalnie, jasna sprawa. O, tu jest paragon. Panie, to jest paragon ze sklepu spożywczego. A idź mi pan stąd, paragon to paragon. O, ty dziadu. Matko, opa, kurwa. Człowiek ludziom ratuje życie i zdrowie i tak się odwdzięczają. Co za naród. Patrz Piotr, jaka z niego psia końcuwa. Za pół darmo mu gębę zrobiłem, bo wyglądał jak Mustang z dzikiej doliny, a on jeszcze marudzi. Piotr, trzeba umyć i zdezynfekować narzędzia.
No ale to chyba jakiś specjalny preparat w aptece muszę kupić, nie? No, ja ci dam specjalnym preparatem. Tu obok płynie strumyczek, jest czyściutka woda, to się elegancko zdezynfekuje. No. O kurwa, jakaś szycha. Muszę się przygotować. Panie, panie, pilna sprawa. Zrób pan coś, bo mi tak ząb boli, że już nie mogę wytrzymać. Boję, że nie wytrzymę. Zaraz, to zobaczę. O, wygląda mi to na bardzo drogi przypadek. Pieniądze nie grają roli. Mam ich potąd. No to będzie wyrywanko. Kurwa. Korzeń zęba to aż chyba do samej dupy się ciągnie. Panie, nie ma innej rady. Przywiązujemy jeden koniec żyłki do zęba, a drugi do pasata. Złapiesz się pan za trzepak, a ja szczelę ze sprzęgła i po bólu. Tylko chyba jest jasne, że za paliwo muszę doliczyć. Doliczę pan co chcesz. Ja już nie mogę wytrzymać. Nie wytrzymę. Okej, dobra, jedziemy! O Jezu. Nie wytrzyma, lurka. Wali pan szklane samogonu, bo trzeba zdezynfekować gębę po operacji. Dziękuję bardzo. Jestem pana dłużnikiem na zawsze. Uwielbiam pomagać ludziom. 700 zł. 500, 600, 700, 800. Kurwa. Mogłem mu trochę więcej za paliwo policzyć, ale niech już będzie moja strata. Ty, tato, ten gość, co teraz wyszedł, to nie jest ten znany polityk? Ty, może, bo gęba taka jakby znana. To jest ten, co była z nim afera w tym roku? Nie, w tym nie. Tamtym. Ty, faktycznie. Kurde, ale uważaj, bo jak zadrzemy z politykami, to będzie krucho. Piotr, ja się tych cwaniaków nie boję. Zresztą zobacz, jak pięknie pieniążki wracają do obywatela. Dawaj następnego ananaska. Widzę, że ma pan zęby jak batalion wojska. Co drugi padnie, a co trzeci wystąp. Będzie ciężko, ale coś poradzimy. Zaraz tu spiłujemy troszkę, bo masz pan taki kuj jak wampir jakiś, kurwa. Ale masz pan twarde zęby. Idę po wiertarkę. Panie, a czy to jest na pewno bezpieczne? Ja to wiertarko mogę wiercić z zamkniętymi oczami. Jak mi pan nie wierzysz, to się spytaj mojego sąsiada. Kurwa, no nie idzie, za twarde zęby, no. Piotr, podpinaj większą wiertarkę pod siłę, ja se z nim już nie radzę. A masz pan jakieś studia medyczne skończone? Bo coś mi się zdaje, że za bardzo się pan na tym nie znasz. Patrz, Piotr, jaki niewierny Judasz się trafił, no. Tak? No to jaką szkołę żeś pan skończył? Technikum samochodowe w Skarżysku. Co? Co? Tam był taki wysoki poziom, że my żeśmy się tam wszystkiego uczyli. Był u nas w klasie taki tuman, co na samych dwójach jechał, to się później okazało, że nawet na tych dwójach to się więcej naumiał niż studenty po studiach. Co pan gadasz? Poważnie. I od razu go zrobił ordynatorem na okulistyce w Puławach. No to rób pan co trzeba z tymi zębami, natychmiast. No. No. Teraz to wejdzie jak w masło. Ła! Ale idzie teraz! Panie, jak ja panu zrobię zęby, to będziesz miał takie mocne, że normalnie wilczura będziesz mógł zagryźć. Panie, coś pan zrobił? Połowę zębów żeś mi pan spiłował. Było tyle ubytków, że nie dało rady inaczej, no. Jak pan chcesz, to mogę zrobić przeszczep szczęki. Poproszę. No to zapraszam. A to... Skąd ty wziąłeś tą szczękę? Od stryja. Jemu już nie będzie potrzebna. Jezu, tylko nie mów, że... Przecie to jeszcze dobra szczęka. Ledwie mi się udało od niego wyszarpać. Myślałem, że aż trumnę wywrócę. Panie, będziesz pan teraz szarpał mięso jak krokodyl. Piotr, dawaj klej. Kładziemy nową szczękę. Może nie wygląda za ładnie, ale czuć, że mocne zęby teraz mam. A jakiej pasty używać? Jaka jest najlepsza? Panie, te pasty do zębów z tych reklam to jest pic na wodę fotomontaż. Jak chcesz pan mocną pastę, to proszę bardzo. Zdziera próchnicę jak frezarka asfalt. Dziękuję za tą cenną poradę. Dzień dobry, panie Januszu, to ponownie ja. Ja tu jestem tylko na stażu, zamykamy już, przyjdź pan za rok. Panie, czekaj pan. Ja przyszedłem panu podziękować. Dzięki panu mogłem jechać na ważne głosowanie do Brukseli. A jakby mi pan nie wyrwał tego zęba, to bym chyba w szpitalu wyrądował. Panie, ja nie patrzę na pieniądze. Moją misją jest leczyć ludzi. Srały muchy, będzie wiosna. Jestem pana dłużnikiem. Otwiera mu pan Europejską Klinikę Innowacji Stomatologicznych. Tutaj jest decyzja o przyznaniu 20 000 euro dotacji na zakup sprzętu i promocję.
ale ja już w zasadzie zamykam biznes, bo już pacjenty dzwonią i mordy drą o reklamację. A to zamykaj pan. Jak dla mnie już dzisiaj możesz pan to zamknąć, wywiesić kartkę, że placówka jest w remoncie. A pieniążki na koncie wylądują. Ja to od zawsze szanowałem polityków. Od zawsze. Słuchaj, ta, jest lato, słońce praży, każdy widzi. Najlepszy sposób, żeby się przed nim ochronić, to kupno takiej oto ekstra czapeczki. W sklepie mamy dwa wzory. Plus jest taki, że to jest nowość i twój sąsiad na pewno jeszcze takiej nie ma. Zapraszamy!